2 maja mamy dzisiaj już 2016 roku, proszę Państwa. Panie profesorze, czy coś... No jest dosyć mocno zachmurzone, ale nie jest... No właśnie, panie profesorze, nie zapominajmy, proszę Państwa, że najdłużej żyjącym profesorem jest szatan. Ma 6 tysięcy lat i doświadczenia, i kombinowania. Polski bardzo wiele też takich patriotycznych właśnie świąt przed nami, więc dzisiejszy dzień flagi, barw narodowych, jutro też właśnie Matki Bożej Królowej Polski. Dzień flagi. Mamy tutaj też kurczaczka z flagą, także czego wam jeszcze tutaj źle jest coś? Tak, ojcze, właśnie ja chciałem powiedzieć o tym, że ta modlitwa... Jeszcze możemy dać. Bardzo ładny był też wernisaż Góra Aleksandry Prusinowskiej, która nigdy nie była w górach, namalowała góry, to tak samo jak ten... Moniuszko, co napisał Halkę, właśnie tą drogą też zaufania, nigdy nie był w górach. Bożej prowadził nas, nawiązując do i ta von Lipski podłapała już kura von Lipski, że nieładne te góry są. Ja mówię, to są góry komputerowe, to nie na każdy łeb. Nie na każdy łeb. To trzeba mieć troszeczkę wyobraźni, celu. Co jest, kochanie? Jasnogórskie. A składam, myślę, że pojutrze składam. Przygotowany mam wszystko. Nawet żebym złożyła, ale już. Naszej wiary chrześcijańskiej, ale też częścią naszej świadomości narodowej. To przynajmniej będę mógł ciebie. To wszystko łączy się razem. Kraków jest rzeczywiście taki bardzo świąteczny, mimo że część sklepów została otwarta, jednak urzędy świętują i myślę, że to pogłębianie tej świadomości i cieszenie się z tego jest czymś bardzo ważnym, szczególnie młode pokolenia, które nie pamiętają czasów komunizmu, nie trzeba uświadamiać i tak prowadzić, żeby one też w tej radości miały swój udział. No właśnie, to też będzie w sumie jutro też rocznica 50-lecia tych ślubów prymasa Wyszyńskiego, prawda, odnowionych ślubów narodu, więc też okrągła data. Tak właśnie i myślę, że w kościołach naszych będziemy te śluby przypominać, zresztą co roku wspólnie razem na Głównej Mszy Świętej zwykle odmawialiśmy te śluby w Krakowie jutro o godzinie 10, msza święta na Wawelu z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, a potem tradycyjny pochód z Wawelu na plac przed Polską zalić podstawę. Będzie też odmawiać bardziej uroczystości. Drugi raz też trzeba było dowodzić. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy gorąco cały Kraków. Do usłyszenia. Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ojca szczególnie Bóg zapłać. Dziękujemy za to. O tak. Dobra. Dobra. I teraz robimy zdjęcia. Tak może przyniesz się troszeczkę tak. Tak, i teraz tak bokiem troszeczkę przykucnij, kic. O! Bardzo ładnie. Teraz jeszcze niżej. O, tak, o. Bardzo ładnie. Jeszcze trzecie i czwarte zrobimy. Ślicznie w drugą stronkę, o. I może jeszcze inny kapelusik, co? Czarny może. Tak, czarny weź. Albo ten, no dobrze, no zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I nasuń na czoło kapelusik bardziej, tak? O. Ty wiesz, że to jest kapelusik von Lipski? I ona te jajka złote składa, wiesz? Poczekaj, jeszcze przyciszę muzykę troszeczkę, żeby było tak nastrojowo. O tak. Dobra, jeszcze tak. Dobrze, o, dziękuję bardzo. Widzisz, o, bardzo ładnie, o. Tam połóż już, o, widzisz, o. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euroconchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, to musi tutaj wszystko grać. Radio Conchita nadaje piątek, a teraz mamy akurat jakby święta. Drodzy Państwo, jeszcze temat, dalej wracamy do Dnia Flagi Rzeczypospolitej, ale także dzisiaj, 2 maja, oprócz Dnia Flagi, obchodzony jest także Dzień Polonii, Polaków
za granicą ustanowiony przez Senat w 2002 roku. W Belwederze nastąpiło z tej okazji dzisiaj podpisanie pierwszej inicjatywy legislacyjnej prezydenta z zakresu oświaty polonijnej. O tym chcemy porozmawiać z panem posłem Michałem Dworczykiem, który jest także przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Łączności Polaków z Zagranicą. Witamy serdecznie, panie pośle, na naszej antenie. I kilka słów o tym wydarzeniu. Słyszeliśmy też wystąpienie w imieniu Polonii pana profesora Małoszewskiego. To wszystko było dzisiaj przed Belwederem w Warszawie. Dzień dobry i szczęść Boże. Rzeczywiście dzisiaj poruszająca uroczystość, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Pan prezydent odznaczył działaczy polonijnych, z jednej strony oddając właśnie hołd naszym rodakom, czy doceniając naszych rodaków za ich działania na rzecz podtrzymania polskości, kultywowania języka polskiego. Z drugiej strony podkreślił rolę Polonii dla Polski, to wszystko, co robią Polacy poza granicami kraju, dla budowy wizerunku, dobrego wizerunku Polski, to wszystko, co robią w sprawie walki z kłamstwami, zarzutami wobec Polski, na przykład jeśli chodzi o naszą rolę w czasie II wojny światowej. Z trzeciej strony zaś poinformował o bardzo ważnej inicjatywie legislacyjnej. Jej celem jest przyznanie uczniom szkół polonijnych, czyli takich, które działają za granicą i w których uczą się nasi mali rodacy, możliwości otrzymywania legitymacji szkolnych, które będą uprawniały uczniów do takich samych przywilejów, jakie mają uczniowie mieszkający w Polsce. To są bezpłatne wstępy do muzeów, to są zniżki, jeśli chodzi o przejazdy komunikacją miejską czy krajową. Z jednej strony może się wydawać, że to niezbyt wiele, ale z drugiej strony to jest szalenie ważny, symboliczny gest. Gest, który mówi bardzo dobitnie. Wszyscy Polacy, niezależnie od tego, jakie obywatelstwo dzisiaj mają, wszyscy Polacy, niezależnie gdzie mieszkają na świecie, tworzą jedną wielką, dumną, polską wspólnotę narodową. I myślę, że choćby z tego względu należy bardzo docenić tę inicjatywę, która zresztą wpisuje się w szereg działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, podejmowanych przez cały nasz obóz polityczny, również przez obecny rząd i większość parlamentarną, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, panie pośle, też pytamy się dzisiaj, bo dzień szczególny, o kondycję tej łączności, to znaczy w jakich krajach ona jest najbardziej utrudniona, jak pan teraz ocenia, a gdzie jest po prostu najłatwiej, tak można też dzisiaj taki bilans uczynić, jeżeli można. Porównać, prawda, gdzie... Nasi rodacy poza granicami kraju borykają się z różnego rodzaju problemami. To są oczywiście zupełnie inne sytuacje na wschodzie, a zupełnie inne na zachodzie. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, mieliśmy komisję łączności z Polakami za granicą poświęconą szalenie ważnemu problemowi, który dotyczy głównie Niemiec i Skandynawii, a mianowicie odbierania polskim rodzinom dzieci. Pod różnymi pretekstami dzieci są odbierane i umieszczane w rodzinach zastępczych. Zdarza się nawet, że są umieszczane w czymś, co jest zupełnie niesłusznie nazywane rodziną, bo w jakichś związkach jednopłciowych, partnerskich, co jest absolutnym skandalem i aberracją. No, to jest jeden z problemów, który dotyczy naszych rodaków na zachodzie, prawda? Innym problemem, jeśli mówimy o Niemczech, no to jest kwestia tego, że Niemcy cały czas nie chcą uznać Polaków mieszkających w Republice Federalnej Niemiec za mniejszość narodową. Mamy tu do czynienia z taką olbrzymią dysproporcją. Z jednej strony Niemcy mieszkający w Polsce cieszą się szeregiem przywilejów, mają możliwość nieskrępowanego dostępu do nauki języka ojczystego niemieckiego. Państwo polskie naprawdę bardzo inwestuje w tę grupę. Z drugiej strony nasi rodacy mają nieporównywalnie mniejsze możliwości funkcjonowania w Republice Federalnej Niemiec. No, to jest absolutnie sytuacja, z którą nie można się pogodzić. Tegoroczna rocznica okrągła Traktatu Polsko-Niemieckiego jest dobrą okazją do tego, żeby zweryfikować to, jak ten traktat jest realizowany i żeby tego rodzaju patologie ukrócić. Natomiast na wschodzie oczywiście sytuacja naszych rodaków
też jest trudna, chociaż tam borykamy się z innymi problemami. Jeśli chodzi o Litwę, no to mamy do czynienia z bardzo konsekwentną polityką wynarodawiania mniejszości polskiej na Litwie. Dzisiaj święto władzy litewskiej, niezależnie czy rządzi prawica, czy lewica w Republice Litewskiej, ograniczają możliwość dostępu do języka polskiego, ograniczają szkół z polskim językiem wykładowym, pomniejszają możliwości działania w sferze kultury, a przecież to jest szalenie ważne, bo to przecież język polski w naszym wypadku jest fundamentem tożsamości narodowej, polskiej tożsamości narodowej. Na Białorusi z kolei polskie organizacje spotykają się z różnego rodzaju szykanami ze strony państwa białoruskiego. Teraz ta sytuacja, miejmy nadzieję, że nieco ulegnie poprawie. Pan minister Waszczykowski odwiedził Białoruś, prowadził na ten temat rozmowy, ale taka sytuacja cały czas ma tam miejsce. Nasi rodacy, którzy chcą uzyskać kartę Polaka, spotykają się z różnego rodzaju problemami, czy wręcz szykanami. Także te spektrum problemów jest bardzo duże, różne w zależności od kraju. Natomiast musimy pamiętać, że jednak Polacy poza granicami kraju to są nie tylko problemy, a wspieranie ich wynika oczywiście z zobowiązania i zapisanego w Konstytucji, naszego takiego moralnego zobowiązania, ale musimy pamiętać, że to nie są tylko problemy, ale również to jest wielki potencjał. Panie pośle, jak pan ocenia tą deklarację? Dzisiaj czytam deklarację premiera Litwy Algirdasa Butkevičiusa, który mówi: nie chcemy, by ustawa o pisowni polskich imion i nazwisk przepadła podczas głosowania, byłoby to niegodne i nieładne. Czyli jest jakaś tutaj jakiś promyk nadziei pewnej, że może coś tutaj się zmieni na lepsze. Ja proszę ojca, w tej sprawie jestem niestety jak niewierny Tomasz. Tak? Dopóki nie zobaczę efektów tych zapowiedzi, to nie uwierzę. Litwini już tyle razy obiecywali różne zmiany w podejściu do polskiej mniejszości, zmiany legislacyjne i zawsze jakieś nieoczekiwane, obiektywne oczywiście problemy powodowały, że nie dochodziło do polepszenia sytuacji naszych rodaków na Litwie, a wręcz odwrotnie, ta sytuacja konsekwentnie się pogarsza. Żeby przypomnieć chyba taki najbardziej interesujący przypadek, no to była wizyta świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Litwie, przecież tuż przed wylotem do Katynia w 2010 roku pan prezydent odwiedzał Litwę. To była ostatnia zagraniczna podróż pana prezydenta. Mało tego, gdyby nie ta wizyta, miałby podobno jechać pociągiem. No więc tak, ale wtedy właśnie, w czasie jego pobytu na Litwie, parlament Litwy odrzucił ustawę, która miała być wcześniej zgodnie z zapowiedziami przyjęta właśnie w sprawie pisowni nazwisk, w sprawie używania języka polskiego. Były zapowiedzi i nie dość, że zostały złamane, no to jeszcze powiązanie tego faktu z wizytą świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego było takim policzkiem wymierzonym w Polsce. W związku z tym ja tu niestety jestem sceptyczny, bardzo liczę na poprawę sytuacji, ale dopóki nie wydarzą się te rzeczy, no to ja zapowiedzi władz litewskich niezbyt wierzę. No tak miał mówić w czasie wywiadu tutaj w polskich mediach. Zdaniem premiera kwestia pisowni polskich imion i nazwisk, sprzeciw wobec ustawy jest sprawą czysto polityczną. Tak to określił. No tak, dlatego że to jest kwestia typowo polityczna, tylko pamiętajmy, że tą kwestię, czy ten problem generują władze litewskie. Więc jeżeli pan premier Butkevičius narzeka na ten problem, no to znaczy, że narzeka na problem, który jego rząd wygenerował i poprzednie rządy litewskie. Poza tym też pragnę zwrócić uwagę, że mówimy o pisowni nazwisk. To jest sprawa ważna, ale jednak symboliczna. Najważniejsza jest kwestia oświaty. A tutaj Litwini są bezwzględni. To znaczy do niedawna jeszcze młodzi Polacy na Litwie mogli uczyć się od przedszkola aż do zakończenia studiów w różnych placówkach oświatowych w języku ojczystym, czyli w języku polskim. Paradoksalnie w czasach sowieckich na Litwie można było od przedszkola do zakończenia edukacji maturą uczyć się w języku polskim. A ostatnio, kilka lat temu, Litwa
kraj Unii Europejskiej zlikwidowała tę możliwość, narzucając obowiązkowe przedmioty w języku litewskim. Mało tego, zapowiadając, że docelowo państwo litewskie będzie chciało doprowadzić, że język polski będzie jako jedna godzina przedmiotu języka ojczystego nauczana, a wszystkie pozostałe przedmioty nasi rodacy będą musieli uczyć się w języku litewskim. No, to jest deptanie praw mniejszości narodowej. To nie ma nic wspólnego ze standardami europejskimi, na które tak często Litwini się powołują. To jest po prostu, tak już jak wspomniałem, prowadzenie konsekwentnej polityki asymilacji wobec naszych rodaków na Litwie. Mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego że Polska i Litwa przecież ma wspólne cele. Mamy podobne problemy i geopolityczne, i takie bardziej szczegółowe, i takie bardziej szczegółowe w relacjach bilateralnych, więc wszystko prowadzi do tego, że powinniśmy współpracować. No ale niestety, żeby ta współpraca rzeczywiście dobrze się układała, podejście władz litewskich musi się zmienić. Jeszcze jedno zdanie, panie pośle. Dzisiaj nastąpiło to podpisanie pierwszej inicjatywy legislacyjnej prezydenta. Jaka będzie następna? Jaką pan oczekuje następną inicjatywę? To oczywiście jest pytanie do pana prezydenta, natomiast to jest jedna z inicjatyw legislacyjnych, bo przypomnijmy, Senat właśnie przegłosował, a my na najbliższym posiedzeniu jako Sejm również zakończymy prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o Karcie Polaka. Z kolei w Senacie trwają prace nad podjęciem inicjatywy legislacyjnej tworzącej zagraniczny okręg wyborczy, tak żeby Polonia miała swojego reprezentanta w Sejmie. My rozmawiamy z kolei na poziomie Komisji i Klubu Prawa i Sprawiedliwości o inicjatywie ustawodawczej, która by tworzyła ustawę o opiece Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami zagranicznymi. Tych inicjatyw legislacyjnych związanych z Polonią naprawdę trochę jest już w tej chwili opracowywanych, ale jeszcze jest kilka przed nami i tutaj bardzo się wszyscy cieszą zaangażowani w politykę polonijną, że mamy takie mocne wsparcie w działaniach pana prezydenta. No i właśnie dzisiaj o tym mówimy, myślimy Dzień Polonii i po Dzień Polaków za granicą. Dziękuję za rozmowę, panie pośle, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Przypomnę, naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Łączności Polaków z zagranicy. I za chwilę jeszcze jedna kolejna rozmowa. Radio Koncita.